na imię Agnieszka. Jestem teraz w pięknej istotnej na południu Polski. Chciałam wam pokazać ważne historyczne miejsca. To jest tablica upamiętniająca tragiczne wydarzenie, jakie miało tutaj miejsce w czasie II wojny światowej. Na tablicy wypisanych jest ponad 100 nazwisk synów tej ziemi i członków polskiego ruchu oporu, którzy walczyli z niemieckim nazizmem. Zostali oni pojmani i straceni bestialsko przez niemieckich katów.